Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście Ellengrad. No, dzisiaj powiększany pól, obornik i gnewic, a więc dziś kluby, akcja. Siema. Jak coś. Będę. No i dobra, dzisiaj jest plan taki, żeby powiększyć pola, a w sumie bardziej połączyć. No i potem tu wiadomo, obornik i gnojowice rzucić. Tutaj już jest obornik przywieziony na rozrzutniku. Będzie landini na to. Nie zdążę obornika, to nie. Znaczy no zdążę coś tam rozrzucić, ale nie wiem ile, nie? Tutaj nic nie było powiększane od początku gry. Tylko tam było dorywane, a teraz już jest tutaj te pole, więc można tutaj dołączyć sobie do granicy pola. Tutaj miedzę przeciągnąć. Oczywiście z szejerem łączę pola, no bo nie mam innego ciągnika tak naprawdę. Znaczy no mam jeszcze, w sumie dwa ciągniki jeszcze mam, ale stwierdziłem, że wezmę sobie szejerka, no bo tak najlepiej mi pasował. Jest też ładny ten ciągnik, więc... Więc tak sobie go wziąłem i tyle. Może tak zostawię pole, co? Nie wiem, co? Tutaj trzeba dobrać, bo to strata. To strata duża by była w plonie. A plon to jest najważniejszy. Patrzcie, ile by tutaj odeszło pola, nie? To nie będzie już takie małe pole, jak się wydaje. No, ale grat jest. Czy blisko do zakończenia? Nie wiem, trudno powiedzieć. Na pewno prawie wszystkie pola mam wykupione. Pola, ale nie landy, bo tutaj jeszcze landów na dole jest dużo, dużo do kupienia. Są mi... Z tego co widzę, to chyba... Może tak zobaczę. Raz, dwa, trzy... No cztery pola mi zostało do kupienia i będzie koniec. Więc prawie, że szybciej... Prawie w tym samym czasie skończę Holberon, co... Ale grada. Ale to dobrze. Tylko, że teraz tutaj będzie dużo roboty, bo tam jest strasznie duży teren, więc... Dobra, zostawię tak. To już nie będę podrywał, no bo drzewko jest, to wiadomo. Coś tam zostawmy sobie, te zieleni, żeby nie było też tak, że pod sam... Tam jest zaorane, połączone jedynka z dwójką. No i czwórką oczywiście. Tam już jest jedno gotowe pole. Jeszcze 200 tysięcy na koncie, jest grudzień. Nic nie przewijałem od ostatniego odcinka. Bo nie było sensu, bo wszystko jest przygotowane. Nie zostało mi raz, dwa... Ja mam się do połączenia. Te dwa pola chyba. A i tu 11 jest... Dobra, to jeszcze muszę połączyć. A i to, a to jeszcze jednak trochę jest tego łączenia. Ale wolę pierw łączenie pól zrobić, a po odcinku na przykład sobie zrobić tam obornik. Czy tam gnojowicę. Wiadomo, trochę tego trzeba. Tutaj 12 to tylko miedzę przeciągnę. Tutaj 18 łąkę zostawię sobie oddzielnie. No ona mi się przyda do trzymania na razie. Na razie do trzymania. Tutaj widzę, że coś mi uschło, jakie zboże. Chyba zapomniałem soję wygolić. A, soja mi uschła. A, chuj tam. Jak to się mówi? Mówi się trudno, nie? I żyje się dalej. Zapomniałem po prostu tej soi, jak przewijałem. Nie wiem, byłabym w ostatnim odcinku na... Znaczy w ostatnim. Wtedy był chyba październik? Nie wiem, jak to w ogóle przyszło, że ja w ogóle zapomniałem o tej soi tutaj. Bo ja to kupiłem i tak jak je zapomniałem. No dobra, było, minęło nie. A to drzewko sobie usunę, bo mi trochę przeszkadza. No tak dziwnie w ogóle stoi jakieś to drzewko. Tu. Usuniemy drzewko i będzie lepiej. O, i zaraz będzie dużo lepiej, nie? Będzie bardziej proste pole. Powoli będziemy się chyba trzeba na jakimś siewnikiem większym. Albo po prostu, no... Coś nad Big Budem może. Bo tutaj już ładne kawałki tak naprawdę się zrobiły tych pól. Teraz patrzę. To dość duży jestem gospodarz. Kombajny mam 3.
Co prawda John Deere muszę zmienić. Nie, jeszcze nie wiem na co, ale na jakiś kombajn sobie zmienię. Bo ten John Deere już trochę odstaje. Nie powiem, że nie. No ładny jest, ale... Ale chyba przyjdzie na niego czas już powoli. Na tego John Deere'a, no bo już tyle pól jest do koszenia, że... Że ciężko, ciężko, ciężko jest już kosić John Deere'a. No Ideal ma akurat 12 metrów header, więc... On jest już, można powiedzieć, największy. Największy z największych Idealów. Więc tam już nie ma zbytnio co zmieniać. Mają 9T, więc chyba mogę jeszcze 10T mu założyć. Trochę lepszy silnik jeszcze. Chyba mu go założę. Ale nie wiem, zobaczę. Tu ktoś na... Co tu się stało? Czemu to jest tak przejechane? Aha, bo tu były ślady i po prostu tego mi silnik nie złapał. Nie wiem czemu. No ale okej. Okay. Ciekawie to wygląda. Okej, mój coś tam znowu zmieścił, ale tam nikogo nie było przecież. No nie wiem, zobaczymy to. Nie, no ty kurde, jadę naokoło i nie ma końca tego pola, nie? Joku, to jest wielkie pole, ty. Nie, no to naprawdę już musi być jakiś większy ziemnik tutaj. Bo tu już widać, że to w ogóle... Nawet jak już łączy te pole, to widać, że tu jest kawał pola. Na mapie to aż tak nie wyglądało. Ale jak się tak biega po tym polu, a czy biega albo jedzie, no to zobaczcie, ja przejechałem jedno kółko chyba z 2 minuty. Więc tak to wyglądało. Dobrze, tutaj jest na raz tylko. I tutaj te miedze też są na raz, czy tam na dwa. Nie wiem, bo tak mniej więcej starałem się na raz to zrobić. Na Hulberon dopiero na sobotę odcinek. Jest dzisiaj środa, 13, 12, znaczy prawie 13. Akurat się udało, że jest wolny dzień. Tak wyszło, że jest wolny dzień, więc nagrywam. Jest akurat na wtorek odcinek, ale no wiadomo o co chodzi. Lepiej mieć nagrane niż potem mieć taką sytuację jak miałem w tym tygodniu, że poniedziałek i wtorek bez odcinka było, bo nie miałem odcinka. Bo ten odcinek powinien był w ogóle tydzień temu. No ale już okej, okay. Już tak będzie. No potem co, tutaj gnojowiec abortik rzucę, no to będą się przejmować czas na wiosnę i na wiosnę siaśnie. Myślę chyba, że to jest odpowiedni czas, żeby już powoli się tym sadem zająć, bo obiecałem, że to będzie sata. W sumie ani razu jeszcze go nie zrobiłem. Więc teraz już powoli trzeba ten sad robić. I tak chyba trzeba będzie zrobić, mi się wydaje. Że trzeba już będzie ten sad robić, no bo kurde, zaraz będzie koniec praktycznie serii, bo tam na dole takie pola zostały. Nie wiem, w jakiej one są cenie, ale... Ale są... 400, 600. 450. To nie są ceny. To chyba pola tu nawet droższe są. No bo pola są 600. 300-600, zależy jakie pole, nie? Ale generalnie zamysł rozumiecie. No, pobawić się tam trochę tymi winogronami. Będą ciekawsze odcinki. Tutaj tak o, tutaj tak po długości, a tutaj te brzegi pola, to nie wiem, to po prostu sobie usunę. Sieję trawą czy coś. Tak chyba będzie najlepiej. Tutaj tylko długą, prostą zrobić. I tyle. Zawsze będą jakieś ciekawsze odcinki, nie? Z tego, wtedy. Z tej serii, bo będzie trzeba to opryskiwać, trzeba będzie to tam zbierać. No więc coś ciekawego będzie, nie? Dobra, cyk, pyk. Pyk. Dobra, stop, kolejny otwarty. To otwarte, to otwarte. Nie ma jeb.
A tu jeszcze jest do połączenia, ale to co po odcinku połączę. Albo po żniwach dopiero chyba, bo tam jest rzepak zasiany. A ja rzepaku już nie zasieję. Będzie ciekawe. Ile minut odcinka? 10 minut. No też się trochę mogę pojeździć tym, nie? Ze stolikiem. No i dobra, tak to wygląda. Tu też chyba to między przeciągnę tylko. Między 12 a 11. I będzie chyba koniec z łączenia pól na razie na odcinku. A po odcinku będą się to połączyć. A i tutaj się muszę połączyć, żeby tutaj od razu już. Żeby tutaj już od razu gnojowice po całym lasie. A przydałoby się też to powiększyć. Myślę, że more power też by się przydał widać, bo. No teraz jak jadę po tym, po samej trawie, to nie, ale. Ale ogólnie to pod te góry tam. I tam, i tam. Może być ciekawie. No a jak? Tik, 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 tik. No i elegancko. Muszę ją obrobić i wrzucić tą wielmożę na niedzielę. Tu jest mięso, dobra, dobra. To nie będę nic przesadził, bo nie warto. No, szkolny autobus. Wiem co to jest. Wiem co to jest. No i Lux Torpeda. Mówię, to muszę przeorać tą miedzę. I tutaj przy granicy trochę przeciągnąć chyba. No i tutaj tylko tak. To jakoś ładnie zrobić tutaj. Tutaj na szczęście żadnego pola nie mam kupionego, więc. A tutaj taka łączka może być. Tutaj muszę kurtu usunąć do czwara, ale nie chcę się. Na razie. Na razie tak jest i tyle. Tarirarara. No i tak to sobie wygląda, nie? Ile to jest? 810 godzin? Oczywiście farmingu, oczywiście. 806,5. No to prawie 810 godzin ma farming. Przez 2 tygodnie 28 godzin. No, okej. Okay. Mówię, dobrze, że ja mam na czwartek i na piątek już odcinki nagrane. Już miałem tydzień temu nagrane, więc to mnie bardzo cieszy, nie? To jest chyba jedna najbardziej... dobra rzecz. Do matki. Aha. Tak, to jest. Dobrze. Tak, to jest. Czy nie jeżdżę, to może to. Tak, to jest.
No ja. Kurde, no jest 12 minuta odcinka, 16, dobra. Więc ciekawe, czy mi się uda tą gnębicę i obornik zrobić. No raczej uda. Tego muszę szybko jeszcze połączyć te pola i zacząć gnębicę raczej. Bo obornika jak nie zdąży, to trudno, tak? To obornika jak nie zdąży, to mogę sobie w kolejnym odcinku zrobić, ale nie wiedzieliście, że było gnębicę zrobione. Bo blisko tutaj te pole chociaż trzeba oddać. Bo gnojówki mam full. I się 100 tysięcy litrów jest pełno. A obornika to tam jeszcze wiecie, się zmieści. Więc o to najbardziej mi chodzi. Więc tak to wygląda, nie? Tutaj jeszcze pługa sobie urwę. Znaczy trochę więcej niż pół. No ale to się da. A, tu w sumie było dobrze, ale przeciągnę jeszcze trochę. Jeszcze to trochę więcej będzie ziarna, parę kilo. No bo to dużej różnicy to nie zrobi, nie? Ale tutaj już tak po długości zrobi. Małą różnicę w plonie. Tutaj nie wiem, jaką wcinkę zrobić. Jakąś małą wcinkę zrobię, nie? W pole, ale nie wiem ile. Dobra, coś takiego, aby tutaj jeszcze było miejsce na przyczepy. Żeby było gdzie przyczepy stawiać. Niech będzie pracownik kosił. Albo jak nie do przyczepa, to na łące będzie stała i tyle. No i tak to sobie wygląda. Tutaj pod tory. Trzeba podciągnąć trochę coś takiego, żeby tam jakiś przejazd był. No i zamknąć tak. I tutaj będą się chyba połamać trochę od tego silosa, bo jest trochę za blisko tego silosa. No ale to się da. Czy wszystko da, ja wam mówię. No i co, będę leciał z tą gnojowicą, nie? Tak, z gnojowicą będę leciał, bo to czas. No mówię, obornika jak nie zrobię, to nie wiem, że dołączę sobie do kolejnego odcinka i tyle. Albo już poza odcinkiem. Dobra, tutaj cyk. To na raz powinno być. No i o to chodzi, że jest na raz. Jest pięknie. Jest pięknie. No i gitara. Tutaj już nie będę tego łączył na odcinku. Bo nie mam na to nadzwyczajnie w świecie czasu. To sobie tutaj przygotuję. No i dobra. Szybko do beczki. No i przez to, że jest dorany, to muszę od nowa tutaj dać, ale też nic nie stało. Tak to było. I to się szybko na pewno, więc... Gnojowica się szybko nalewa, więc teraz dwa będziemy. Fajna tekstura jest po tym porce gnojowicy, więc też spoko. Ja myślę sobie, że poprzeczek na końcu zrobię. Na razie będę sobie paskami lał. Oczywiście na średnicku po rzepaku dużo lepiej tak gnojowica będzie wyglądać. Niż po tym jęczmieniu czy tam pszenicy. No ale wiadomo. Tu trzeba zrobić i tu trzeba zrobić. Dobrze, tu pracownik kosił, to przynajmniej śladów nie ma.
Ale widzę, że dwa przejazdy jestem w stanie zrobić długie. To nawet 2,5. Nie no, 2,5 nie, ale dwa przejazdy widzę. Dwa przejazdy i pusta beczka. Okej. Okay. Dlatego chciałem tutaj gnębicę, bo to jest... Dużo tego idzie, ale jest blisko dołożenia, nie? Dlatego tu wyjadę, zaczyta się, złożę i będę już na tym. Na miejscu obioru gnębicy, więc fajnie. No i 10%. Ciekawe, czy to jest na maksa już nawieziona, czy nie? 1300, a 1 litrów jeszcze zostało. Ostro wleję to. Będzie gitara. I zobaczymy. Weź 7? 28 minut, to te dwie beczki jeszcze da. Będzie git. Ładowarty. Tak to jest. No ja. Witam serdecznie. No, dwa przejazdy, bo 60%, 4. A to dwa przejazdy idzie zrobić. Po tej długości. Tam będzie trochę lepiej, bo jest krótszy, więc siedzę z 3. Że z 3 przejazdy powinno się dawać. Na luzie 3. Właśnie jedno. I jak to wygląda? No 2,5 przejazda, tak jak mówiłem. Ok. Aha, ja nie mam tego tutaj włączonego. Dobra, przez pusta beczka, z tego co widziałem. Mam 2,5 przejazda zrobione, czyli tak i tak powinno być zakończone. Ile jest? 24. Więc mówię, te pole skończę i koniec. Będzie fajnie, jak? No, no bo to zrobię kiedy indziej. Może jak będą siać, bornik z siebie połączy na przykład. Tutaj sobie do pracownicy siać, a ja będę sobie tam bornik rzucał. Myślę, że tak trzeba by zrobić. Jednak musiało być 50 minut, żebym musiał wszystko ogarnąć. A jednak najwięcej jest ważniejsze, no bo... Bo gnojówki tyle szybko produkują, więc gnojówka jest ważniejsza do wylania dla mnie. O, trochę nakładu zrobiłem, ale to się da. Dobra, zrobić tak, zrobić tak. Dobrze, to jest na wtorek, oczywiście. Na sobotę muszę też ogarnąć. Czy no mam już ogarnięta, ale czego? Nagrać. Na niedzielę też mam na niedzielę już jest, to jest dobrze. Hello.
Witam serdecznie. Nic nie umiem uszanować. Ej, masz jakieś mulczary z modów, bo w farmingu są same małe. A, jaką szarobę? Mulczować by musiał. Co? Mam. Taki 24 metry. O, to by było dobre. No to są po prostu wały przerobione na mulczar. No, wiem. Teraz jestem właśnie na Modhubie. Farminga z mali zwałem na razie. To. Tedy jo. Piwnicy adwokat Perbigo z was... ETS-a wyszło, bo mnie wkurwili. Z tego, bo robiłem ten, nie? To. Zlecenie to na... Z tymi, kurwa, co... Kierują nas, nie? Z tymi dużymi ładunkami. A, specjalne transporty, no. I za dalej. Mhm. I kurwa mnie wkurwili, bo ja zmieniam pas, a oni jeszcze nie zmienili, nie? No bo pierw oni muszą zmienić. No. Kurwa, gdzie to jest? Spokojnie, ja ostatnio 700 km jechałem przez godzinę. No bym był szybciej, tylko że tyle razy co w nich wycaplowałem, albo się zbugowali. I ten właśnie wczoraj, nie? Była zmiana pasa, a oni kurwa wyjebali w autobus. I mnie cofło do tyłu. No do poprzedniego zapisu. Wyjebali w autobus. Co? No. Tedy jo. No fajnie się bawiłeś, ci powiem. No. Więc elegancko było, nie? Jo, nie? Jak tam odcinek nagrany? No, oczywiście. Że tak. No. I gitara, nie? Jo. Też mam jeden mulczar. 24,3 metra. No. Czurny. Ale nie będę pobierał. Wiesz, ile ta firma do peletu kosztuje? Ja patrzę na teraz. 170. A opłacalny chociaż jest? Nie wiem, jeszcze na TikToku nic widziałem. No to sprawdź, to jest to na polecie. A, tu. Że trochę gospodarstwo rozwinął. Ja? 50 kontraktów zrobił pewnie? Ja. Nie. Pieniądze mi się pojebały. I że dodał. Bo chciałem ten usunąć, nie? Bo wodę nalewałem. I mi przez przypadek się wcisnęło tam ileś zer. Przypiątek. Nie zer, dziewiątek, nie? I kurwa było prawie milion. Może i tak. Mówię chuj, skorzystam z tego, nie? No, centrum Oblinicze 505. Handla z zwierzętami 511. Bioelektrociepłownia 506. Tak to wygląda. Ciekawe, ile ton jest na tonę peletu. Ile ton słomy. Właśnie tu jest też siana i ze słomy, nie? No tak. A ze siana jest droższy. Handla z zwierzętami jest 679 i rośnie. A kutno jest